jeszcze jakiś słodziak. Ja się mogę zdenerwować na wideo w kolejnym odcinku na moim kanale i to jest już 10 odcinek. I na wstępie chciałabym wam mega podziękować za 1600 wyświetleń pod Holem z Shayna. 1600. Pod każdym filmikiem mam 300-200, a pod tym mam 1600. Naprawdę z tej okazji na końcu będzie was czekać niespodzianka. Na końcu, więc czekajcie do końca. A dzisiaj będziemy nagrywać vloga, co robię w typowy dzień siedzenia w domu na zdalnych. A codziennie robię coś innego. Więc dzisiaj będzie coś, co robię nie codziennie, tylko coś, co dzisiaj po prostu zrobię. I zrobiłam nawet, kiedy bym nie miała kamery. Po prostu, wiecie, lubię sobie poeksperymentować. Jest dobrze. I na początku chciałabym, żebyście zostawili łapeczkę w górę, żebyście mi dali się rozwijać, bo to jest naprawdę ważna rzecz. Się rozwijać. Wreszcie moje konto na YouTubie ma jakąś większą ilością wyświetleń, więcej ludzi mnie ogląda. Chciałam, żebyście też dali subskrypcję, bo na YouTubie jest tyle osób, że jak nie dacie tej subskrypcji, to mnie po prostu gdzieś zapodziejecie i już mnie nigdy możecie nie zobaczyć. A ja naprawdę nagrywam świetne filmiki, mi się podobają. No to jest najważniejsze, nieważne czy, nie wiem czy wasz content, czy to nie jest wasz content, to jest mój content. No jeżeli wam się podoba, zostawcie subskrypcję, jeżeli wam się nie podoba, to idźcie sobie oglądać inne odcinki. Zapraszam was do oglądania. A ja idę na informatykę, ponieważ muszę zrobić jakieś zadanie, pani mi nam każe. No i wracam do was po informatyce. Hejka. Hejka, ja już wróciłam, skończyłam informatykę, dałam pracę, zrobiłam pracę. Więc wracam do was, teraz mam przerwę i będziemy teraz farbować włosy bibułą. Jeszcze tego nigdy nie robiłam, więc nie wiem jak to wyjdzie i nie wiem czy się mi farbują i nie wiem czy nie zniszczę włosów, ale zobaczymy razem. Na początku chciałabym wam przedstawić mojego najkochańszego na świecie pieseczka. Prawda, kochana? Gryje sobie, dostała przysmaczka. Bibuła. I teraz idziemy do łazienki, żeby to zrobić, bo czytałam trochę i patrzyłam. No i tu mówili, że to farbuje inne rzeczy, więc trzeba iść do łazienki. Jesteśmy już w łazience i teraz będziemy farbować włosy. Zapomniałam nożyczek, czekajcie. Mam nożyczki. Mam też, muszę wyciągnąć też kubek na wodę. Tu mam pędzel normalnie, ale nie będziemy się malować, tylko będziemy bibułą. Nalejemy tutaj wodę i będziemy łączyć w niej farbę, znaczy będziemy w niej łączyć bibułę, a później będziemy farbować włoski. Dam cztery takie kolory, najmocniejsze. Zobaczymy, czy też jeden z nich wypali. Myślę, że tyle bibuły starczy. No i będziemy pasemka tylko farbować. Tylko sprawdzać będziemy, więc na szczęście mam czarną bluzkę, więc jakby coś się stało, to jest ok, jest luz, mamy tyle bibuły. Chyba w tyle bibuły się zawinie jedno pasemko. Będę czerwone ręce, na stówę będzie coś źle. Weźmiemy jedno przednie pasemko i będziemy je może najpierw zmoczymy w tej wodzie. Wyprostowane włosy do wody, to jest hit. I teraz będziemy obijać bibułą. No i tak się to prezentuje. Pasemko jest w bibule. Nie wiem, czy robię to dobrze, ale powiedzmy, że jest git. Wyszło jak zawsze, czyli pięknie, wygląda jak zawsze pięknie. Ale luz, jest luz. Spali mi włosy, to git. Chyba po prostu jakaś gumka była, to czekajcie, jeszcze sekundę. O kurde, mam ręce czerwone. Czy sekundę wracam z gumką? Zgadnijcie, kto nie ma w domu gumki, ponieważ nie, cały czas nosi włosy bez gumki. Oczywiście, że ja. Kurczę, ciekawe na ile to trzeba zostawić. Ja myślę, że to trzeba jeszcze pomoczyć, bo to już jest suche. Trzeba będzie pomoczyć w tej wodzie. O kurde, wylałam. O kurde, woda się zarobiła. O kurde, leci z tego czerwone. To był głupi pomysł. Trzeba to ściągnąć, wiecie? Jezus, cała łazienka będzie, cały dywan będzie z tego. Po 10 minutach trzymałem tego na włosach, wyszło jedno wielkie nic. Tylko patrzcie, niby nie ma nic na tych włosach, ale jest. Mówiła, że była bibuła. Zmoczyłam bibułę. Ogólnie nie polecam farbowania włosów bibułą. Lepiej kupić farbę za 7 zł, pukankę albo coś, bo to jest beznadziejne, bo nie dość, że mam teraz cały dywan
Z tego? Mama mnie zabije. To nic nie zafarbowało na brązowych. Polecam jak już dla blondynek, albo dla takich ciemnoblondynek. Ale nie dla osób o brązowym kolorze włosów. Dzięki, słodziak. Ty tobie by zafarbował. Może cię jak farbujemy, co nie? Nie żartuję. Ty nie możesz, jesteś bielutka jak śnieg. No, jesteś moją śnieżynką. Więc ogólnie uznajemy, że farbowanie włosów to jest bibułą, to jest najgorsze, co może być. Patrzcie, co on będzie chłaził. Patrzcie, co on będzie schodził. Pokaż. No chodź, Marysia. Kryjemy się. No, znalazła. A, to jest mądra dziewczyna jednak. Tak? Na dwór chcę? Tak, na dwór. Trzeba iść na dwór. I tak wyjdziemy na dwór jak Menel. Moluszka schodzi po schodach, no i jesteśmy na podwórku. Z czerwonymi łapskami. Wygląda tak, jakbym kogoś zamordowała, wiecie. Martyna morderca. W tym łóżku. Moliśka, powiesz coś? Moliśka, czy ty coś powiesz, czy nie? Ogólnie jak raz próbowałam gotować jajko sadzone, to się włączył alarm przeciwpożarowy i tata dzwoni do mnie z 50 razy, a ja próbowałam go wyłączyć i prawie przyjechała do nas straż pożarna. Bo gotowałam jajko sadzone i zapomniałam włączyć tego u góry, tego, że nawietrzenia czy coś tam takiego, więc... Muszę przetestować jeden hack na TikToku, widziałam, że można dawać gofry do tostera i robić w tosterze. Więc zobaczymy, czy gofry z tostera są ok, czy nie są ok. Normalka. Trzeba teraz odwinąć te gofry. One gofer. Mamy tutaj tostera, mamy tutaj gofra i teraz zobaczymy, czy to się da zrobić. Oh my god, czekajcie chwilę, mi się też przypomniało, muszę lecieć na górę. Zwracam za policzę do 10. Piesek czeka, tak? Puścimy pieseczka. No chodź, piesku. Jestem mordercą. No i teraz możemy pogadać to. Jak on to wygląda, no? Co to jest? Rękawiczka? Nie, to nie jest rękawiczka, to jest skarpeta na palce. Mnie zawsze zastanawiało, dlaczego skarpeta nie ma dziurki na palce, a to wszystko wyjaśnia. Skarpeta z dziurami na palce. Ja muszę to przymierzyć, bo jak nie przymierzę tego, to nie będę normalnie z sobą. No oddaj tę skarpetę! Nie, tamtą zabieraj i raz oddać! Tamtą przyniosę! Tamtą! Ty potworku mały. To jest najgłupsza skarpeta, jaką kiedykolwiek miałam. I naprawdę nie polecam skarpety z dziurami na palce. Pierwszy raz to w ogóle w życiu widzę, nie wiedziałam, że tego coś istnieje. Zdecydowanie wolę zwykłe skarpetki. Takie, które są zwykłe. O kurde, mam teraz lekcję. Dobra, ja was żegnam. Widzimy się na następnej przerwie. I żeby jeszcze nie było, nie ma jeszcze końca lekcji, nawet jeszcze nie zaczęła lekcja. Czekamy na panią. Pamiętacie, jak w wcześniejszym filmiku, w wcześniejszej części dawałam tosta do tostera gofra? To zapomniałam o tym i zaś się zaczął dymić. Musiałam otworzyć okna, wszystko, w ogóle spanikowałam. I teraz chciałam pokazać mojego pięknego gofra. This is my gofer. This is my life. This is good. Spalony gofer to najlepsze, co mogli się przyczuwać. A teraz się właśnie zaczął angielski, więc teraz już serio do was wracam po angielskim. Musiałam tylko powiedzieć tylko historię. Hej siemanko, właśnie skończyłam lekcję angielskiego. Trzeba zamknąć okna po wywietrzeniu całej kuchni przez to, że robiłam tosty. Czyli nie tosty, tylko gofry. Ogólnie to pomyślałam, że mi się nudzi, więc nie wiem teraz co robić. Więc będę myśleć nad tym, co trzeba by zrobić. Więc po 5-minutowym myśleniu, co zmęczyło mój mózg, że już miałam normalnie siły na lekcję, myśliłam, że pokażę wam moje 3 najlepsze przepisy, których inni nie używają, a ja używam i uważam, że to jest pyszne. Przepisy jedzeniowe, a inni uważają, że to jest w ogóle co? Nawet nie słyszeli o takich rzeczach. Więc do pierwszego potrzebujemy, zaraz wszystko przyniosę i wam pokażę. Szklanka, mleko, sok malinowy. Teraz to wszystko trzeba jednym słowem zmieszać. Zrobię mało, ponieważ nie chcę się pić. W ogóle nie nalewamy mleczka do szklanki. Nie wiem, gdzieś tyle. Niech będzie. Żeby nie było, pokazałam jeden przepis Laura. Możecie do niej wpadać na jej TikToka. Tutaj macie TikToka.
ja będę robić ulubiony jej przepis, więc robimy. Bierzemy trochę soku majonezowego i wlewamy do tego mleka, jakieś tyle, żeby nie było za dużo, za mało. Zakręcamy i teraz będziemy mieszać. To jest najlepsza rzecz do mieszania. Znalazłam to, jest jakiś metalowy patyczek, żeby nie wywalać jakichś tych do szaszłyków, coś tam takiego. Ale ja to używam jako mieszadełka do różnych rzeczy. No i teraz nasze mleko ma kolor taki lekko fioletowawy, nie wiem jak to nazwać. I to jest pyszne. Nie wiem jak będziecie bez tego, że to jest przepyszne. Laura, dziękuję, że mi pokazałaś ten przepis, bo to jest mua, pycha. Ocenka 10 na 10. A teraz idziemy do drugiego pysznego jedzonka, które ja uliajem, a inni niestety nie jedzą, bo nie wiedzą, co tracą. Do drugiego jedzonka potrzebujemy miskę, zamrożonych borówek i cukru. Po prostu będziemy mieć borówki z cukrem. Mrożone borówki są pyszne, żeby nie było. Resztę zostawiamy i mamy tutaj w misce borówki. No okej, kiedy już mamy borówki w misce, to po prostu bierzemy łyżkę cukru, gdzie mam gdzieś tyle, i na nie sypiemy. I wszystko, zastrzanego mieszać i to się je, to jest pyszne. Więc bierzemy taką łyżkę i zazwyczajnie, wiecie, mieszamy borówki z cukrem. No i to wygląda tak. Zwyczajnie. To jest genialne. Żeby nie było, smakuje jak lody. Zamrożone borówki są pyszne. To jest na 10 na 10. Mleko na 9 na 10, a to jest 10 na 10. A teraz przechodzimy do trzeciego przepisu, który używa Martynka. Lecz niestety nie będę mogła wam go pokazać, ponieważ nie mam składników, bo zużyły mi się ostatnio, ale mogę wam powiedzieć. Ja uwielbiam, bierzecie jogurt naturalny, dajecie do miski jogurt naturalny, dajecie banana do tego jogurtu i to ciapkacie, dolewacie trochę mleka, dajecie sobie płatki owsiane, mieszacie, dodajecie maliny i to jest pyszne. Żeby nie było, to jest tak pyszne, że hit. A teraz idę z moimi pysznymi borówkami i mleczkiem na kolejną lekcję. Miałam już dwie lekcje, a obiecałam sobie, że ten vlog będzie na każdej przerwie do 12, czyli jeszcze przerwa 10, 11, do 12 już nie nagrywam, czyli jakby dwie przerwy jeszcze będzie trwał vlog. No i to jest jedna przerwa, pokazałam wam moje piękne przepisy, jeszcze stały dwie, więc nie będziecie się nudzić, a ja idę na lekcję chyba maty. Hejka, właśnie jest najdłuższa przerwa, czyli ostatnia część tego vloga. W ostatniej części wytłumaczę wam, o co chodziło z tym, że na początku mówiłam wam, że jest niespodzianka to, że jest 1600 wyświetleń, bo Liśka idzie. Chodzisz? No i wytłumaczę wam, o co chodzi z tym konkursem na 1600 wyświetleń. I jeszcze wam coś innego powiem. No i chciałam wam wytłumaczyć ten konkurs. Z tym konkursem chodziło o to, że wystarczy wbić na mojego Instagrama, tutaj macie lędzia, napisać do mnie wiadomość, że jesteście z YouTube'a i jedną osobę wybiorę, zrobię screena jej profilu i wstawię do mnie w zdjęciach na miesiąc. Zapraszam na Moli Instagrama, tutaj macie jej Instagrama. Ona ma tam słodziutkie zdjęcia, ale w sumie ona zawsze jest słodziutka. Więc wystarczy wbić na mojego Instagrama, napisać do mnie wiadomość, że jesteście z YouTube'a, a jedną osobę wybiorę i wstawię jej zdjęcie promujące, zdjęcie jej profilu do mnie na profil na miesiąc. Chodź. Chodź. Patrzcie na to, siad. Łapeczka. Druga. Leżeć. Na zakończenie powiem wam kilka faktów o moluśce. Ulubionym smaczkiem moluśki są żwacze wołowe. Uwielbia żwacze wołowe, są pyszne i naprawdę polecam dla psów, bo psy je uwielbiają i nie dość, że się bardzo długo gryzie, to jest naprawdę mega. Drugi fakt o Moli. Śpi około 15 godzin dziennie. Trzeci fakt o Moli. Akurat chce wyjść na dwór. Chmureczka? No chodź. Bardziej fioletowa niż Elisa Violet. Okej, nie zajmuję wam już więcej czasu, ponieważ nie wiem już co nagrywać. Wracam do was za tydzień i przez 2 miesiące co tydzień w piątki będą odcinki na moim kanale. Pamiętajcie o konkursie, zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, łapeczki w górę i widzimy się za tydzień.